Za nami wybory sołtysów w miejscowościach gminy Polska-Cerekiew. Mieszkańcy w wyborach postawili na sprawdzonych kandydatów. Nastąpiła jedna zmiana i to niestety wymuszona, ponieważ jakiś czas temu zmarła pani sołtys wieloletnia, pani sołtys wsi Koza, naszej najmniejszej wioski w gminie. No i tam jej następcą został jej syn. Tak się akurat złożyło, że jej syn został sołtysem, a tak w pozostałych sołectwach no, mamy, że tak powiem, status quo, czyli wszystko zostało utrzymane tak jak dotychczas. We Wroninie wygrał Alfred Szewior. Głosów oddanych 29, ważnych, 0 nieważnych. I mieliśmy na liście jednego kandydata, pan Alfred Szewior, jednogłośnie otrzymał 29 głosów. Wronin jest taką wioską dosyć zgraną. Jeśli zachodzi jakaś potrzeba organizacji jakiejś imprezy czy czegokolwiek, to potrafi się zmobilizować dosyć tak w sporym gronie, no i nie można na to narzekać. Tegoroczny budżet sołecki Wronina to ponad 20 tysięcy złotych. W ubiegłych latach pieniądze sołeckie zostały bardzo dobrze wykorzystane. Parę lat temu udało nam się też wyremontować na zewnątrz, akurat tu taką mieliśmy scenę, która no, była już w fatalnym stanie. Udało nam się tutaj troszeczkę świetlicę wyremontować i z zewnątrz, i w środku. W najbliższym czasie jest planowana inwestycja, czyli instalacja ściekowa i tutaj będzie się troszeczkę działo w najbliższym, już w tym roku od wiosny będzie budowane boisko wielofunkcyjne w naszej tutaj szkole podstawowej, także inwestycje w tym roku ruszą pełną parą. Wybrani sołtysi swoją funkcję będą sprawować przez najbliższe lata.